Sponsorem programu jest Grupa Cezam. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Witam Państwa serdecznie jak co wtorek w magazynie Trzecia Połowa. Piotr Konstanciak, Sebastian Matyszczak. Rozpoczynamy podsumowanie tego wszystkiego, co działo się na piłkarskich boiskach w ostatni weekend, a goli nie brakowało. Niektóre mecze kończyły się iście... Prawie pod 10-0. No, prawie tak, dokładnie, naprawdę, więc będzie o czym mówić. Zacznijmy od drugiej ligi, tam KKS po dwóch porażkach z rzędu, po dwóch meczach, w których nie zdobyli ani jednego gola, teraz wygrywają pewnie 3-1. Tak, myślę, że pewnie, powiedzmy, że te dwie porażki to był taki wypadek przy pracy i KKS będzie się piął i będzie na tym miejscu, na którym powinien być, czyli walczyć o cały czas o tą pierwszą ligę i tego im życzymy. I w trzeciej, też ciekawie, co prawda nie oba zespoły wygrały, bo wygrało Pogoń Nowe Skalmierzyce, wygrała 4-2, też bardzo wysoki wynik, świetna rewelacja sezonu właściwie na razie. Tak, tu jestem pełen podziwu, wielkie gratulacje, wielki szacunek dla tej drużyny, gdzie budowali ją naprawdę od podstaw przez 4 lata i tak naprawdę tutaj widać, że obojętnie jaka liga, Nowe Skalmierzyce grają tak samo wszędzie, są wiceliderem teraz także za Olimpią Elbląg. Także dla mnie to jest naprawdę fenomen tej ligi. Na razie są niepokonani. Teraz ciężki mecz przed nimi, na pewno Świdzik-Kolwin, który przyjeżdża, to jest w sumie jedno oczko za nimi, trzecie miejsce. Sąsiad w tabeli, także no, życzymy jak najlepiej. U siebie są groźni, u siebie nie tracą punktów, także życzymy im wygranej. Będzie na pewno bardzo ciekawy mecz. Jarota mniej powodów do radości ma, bo przegrała 0-2 z Kotwicą Kołobrzeg po dosyć jednostronnym meczu jednak. To było bardzo wyrównane spotkanie. Oba zespoły miały tam jakieś szanse, ale jednak po błędach Jaroty rywale zdobywają dwie bramki. Przegrywają, ale też nie są w jakichś bardzo przebitych nastrojach, bo wiedzą, jaki to był zespół. To jest jeden z pretendentów do awansu, tak mówią otwarcie, więc no, trzeba się liczyć z tym, że z takimi rywalami będzie trudno zdobywać punkty. Tutaj właśnie takie małe zdziwienie, bo Kotwica Kołobrzeg co roku mówi o tym, że chcą walczyć o ligę wyżej, czyli o drugą ligę. Tutaj bardzo silny zespół, zawsze zbudowany, bardzo duże pieniądze, bardzo dobra drużyna. No, Jarota przegrywa 2-0, nie ma się co dziwić, ale znaczy nie ma się co dziwić, że nie podjęła walki, tak jak tutaj wspominaliśmy, że troszeczkę ten mecz był jednostronny. No, Jarota troszeczkę gdzieś zostaje z tyłu. 5 punktów to jest bardzo mało. Muszą się brać do roboty. Tuż nad strefą spadkową. Tak jest. I myślę, że tutaj no, potrzebne im jest bardzo zwycięstwo do mentalności, do szatni, do tego, żeby się podnieśli i żeby to była ta nasza taka stara Jarota, która wygrywa. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że to się wydarzy. Wkrótce się odblokują i zaczną seryjnie te punkty zdobywać, a w czwartej lidze też bardzo ciekawym meczu Wiktoria Ostrzeszów przegrywa 1-2 z Nielbą Wągrowiec, z pretendentem ewidentnie do wygrania tej ligi, z zespołem, który nie traci punktów, ale tam niewiele brakowało, żeby Wiktoria przynajmniej remis zdobyła. Ja bym nie chciał mówić, że nie, już po piątej kolejce, że Nielba Wągrowiec wróci do trzeciej ligi, bo tak no, to wszystko wskazuje, jeszcze. Tak, za wcześnie, ale myślę, że no, taką drużynę ma, że raczej to zrobi. No, Wiktoria się postawiła bardzo dobrze. Tutaj się śmialiśmy, rozmawialiśmy z kolegami, że teraz silna drużyna przyjeżdża. Ja tą drużynę znam i wiem, że ona ze silnymi drużynami potrafi grać i tak naprawdę o mało co niespodziankę by sprawili i to nie chodzi nawet o remis, ale by wygrali. Tam Michał Giercz mówił w wypowiedziach, że niestety takich bramek nie można tracić, a to czego nie wykorzystali, to niestety to jest takie nieszczęście jak u mnie w meczu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać właśnie tutaj z Kobylinem, który graliśmy w sobotę. I do piątej ligi jeszcze przejdziemy, ale w czwartej podsumujmy jeszcze Centrę Ostrów Wielkopolski. Gładkie zwycięstwo z Górnikiem Konin, zespołem najgorszym w tej chwili w lidze. Tak, no Centra na pewno bardzo mocny i doświadczony zespół. Z Konina bardzo dużo osób odeszło, tam gra no, przede wszystkim sama młodzież, gdzie tutaj trzeba na uwagę, należy powiedzieć, że Ostrzeszów, który wygrał ostatnio tam mecz, no mówili, że to jest bardzo dobra młodzież, bardzo, bardzo dobra drużyna i ten mecz mógł dwustronnie się skończyć. No niestety przyjeżdżają do doświadczonego zespołu Centry Ostrów, polegli tutaj 5-0 i można powiedzieć polegli, bo to jest bardzo wysoki wynik. Mówiłem na początku o tych wysokich wynikach, ale okazuje
okazuje się, że to 5-0 to taki jeden jeszcze z niższych, bo chociażby KKS 2 Kalisz z Tarnowią, 9-2 dla Tarnowi. To jest w ogóle wynik, jaki się w czwartej lidze nie zdarzył chyba od lat. No nie wiadomo, co się dzieje w Kaliszu. Tam była też zmiana trenera, bo wiemy, że tam ustąpił trener. No na razie Kalisz zawsze był taką wiodącą w tej pierwszej ósemce, wtedy grał i tą czwarte, piąte miejsce zawsze utrzymał. Ale też korzystali z zawodników dużo z pierwszego składu. Zespołu, teraz może się to zmienia też. No nie wiadomo, czy nie chcą dać, czy nie dawają, czy jest inna polityka w tym momencie. No to jest naprawdę wysoka porażka, tak jak mówisz, tyle bramek stracić na obejmie, czy na wyjeździe, czy u siebie, ale w takiej lidze to jest bardzo dużo. Z Tarnowią, która też jest w budowie, przypomnijmy. Ostatnio też o tym sporo mówiliśmy, chociażby w wydarzeniach sportowych. No i jeszcze Polonia Marcinki Kępno, tym razem porażka, ale z Wartą Międzychód też bardzo silnym zespołem. No i taki wynik 4-3, no to pokazuje, że tam była walka do końca. Też bardzo dużo właśnie bramek. Tak, wygląda na to, jakby nie starczyło czasu, bo widzieliśmy, że tam Latusek zaczął strzelać i podejrzewam, że przez 10 minut to jeszcze by to wygrali. Na pewno Międzychód to nie jest ta taka silna drużyna jak z tamtego sezonu, ale widać, że są mocni, wierzą w to, że można wygrywać. Ostatnio rywalizowali o to, żeby wejść do trzeciej ligi. No to jest solidna, mocna drużyna. U siebie na pewno będzie wygrywała mecz. Zatem piąta liga. Coś wspominałeś o Ostrowi, tak? No to powiedz, jak sytuacja wyglądała. Dlatego mówię, no pierwsza połowa nie wskazywała, bo ten mecz był gdzieś wyrównany. Gdzieś tracimy bramkę tak niefortunnie troszeczkę i przypadkowo, gdzie piłka się odbija i wpada na głowę przy wybiciu naszego zawodnika, odbija się o zawodnika. Wyglądało to jakby na takie dośrodkowanie. Wpada niestety na początku samego meczu jedna bramka, 1-0 przegrywamy. W drugiej połowie wyrównujemy, gdzie Kobylin tak naprawdę, nie wiem, czy opadł z sił, czy nie mieli sił, czy my, żeśmy się tak mocno zmotywowali. No ale niestety niemoc strzelecka nasza, gdzie nie potrafiliśmy tej jednej więcej bramki strzelić. No, kto był na meczu, to widział. No, ta młodzież gdzieś przekłada sobie na silniejszą nogę. Gdzieś, no, dzisiaj w tej lidze to już nie ma na to czasu, tak? Albo zamiast pierwszej piłki dać strzał na pustą bramkę, to gdzieś ktoś przyjmuje. Także no, dużo takich mankamentów, nad którymi na pewno w tym tygodniu będziemy pracować i no, w końcu no, musimy jakiś mecz wygrać, bo remisy tak naprawdę tutaj nic nie dawają. No tak, dwa mecze, dwa punkty, dwa remisy. I Ostrowia gdzieś tam na razie w środkowej części tabeli. 12 miejsce, zdaje się, zajmujecie po tych dwóch kolejkach. Biały Orzeł przegrywa 1-2 z Kanią Gostyń. No, Biały Orzeł prowadził tam 1-0 i znowu po karnym, czyli na razie trzy bramki strzelili ze stałych fragmentów gry. Później Kania wyrównuje i dopiero w 96 pokarała Koźmin tak naprawdę i wygrywając 2-1. Także no, Kania bardzo silna, mówiąca o tym, że chce awansować do czwartej ligi. Także na pewno mocny zespół, ale Koźmin na pewno się postawił bardzo mocno w tym meczu. No to jest drużyna, która słynie z tego, że lubi zmęczyć troszeczkę rywali i nie daje łatwo odbierać sobie punktów. Zewka Kobyla Góra przegrywa natomiast z Rawią Rawicz 1-2. Kolejny pretendent, Rawia Rawicz też silna drużyna. Zewka Kobyla tak samo, ostatnio 1-0 wygrywa z Pleszewem, teraz niestety 2-1 u siebie przegrywa. Myślę, że spotkały się dwie wyrównane, bardzo dobre drużyny, no niestety albo stety, albo niestety dla Kobylej Góry z naszego regionu tutaj niestety przegrywa mecz 2-1. No i o Stali Pleszew zacząłeś mówić. Bardzo wysoka porażka, bardzo przykry widok. 0-8 z Polonią Leszno, z kolejnym pretendentem do walki o awans. Tak jest. No Leszno-Spadkowicz, czwartej ligi, mocna drużyna, mocna młodzież. No tutaj na pewno Pleszew, graliśmy z nimi sparing. No w drużynie bardzo dużo też młodzieży, gdzie na pewno tego doświadczenia gdzieś pomału brakuje. Na pewno Zawada, który tam jest kontuzjowany, jeżeli nie gra, to widać ten ubytek w tej drużynie. Dużo doświadczenia też. Tak jest. Ja myślę, że no Pleszew dwie na razie porażki. Jest to drużyna, która jest się w stanie podnieść i musi walczyć o to, żeby się utrzymać w tej silnej piątej lidze. I dokładnie tak, liczymy na to, że to się uda. Astra Krotoszyn też nie ma zbyt dobrych nastrojów po tym meczu. 0-2 z Wiktorią Skarszew, z kolejnym pretendentem do walki o awans. Tak, dużo no, ich jest tych pretendentów jest 7-8, który mówi, no Wiktoria Skarszew zawsze była. W tamtym sezonie tak samo, drugie miejsce zajęła, gdzie tak naprawdę chcieli z pierwszego miejsca wejść. Ta drużyna jest mocna, mocny trener, mocna drużyna, dużo wzmocnień i myślę, że no, tutaj będą zawsze w czubie tabeli i tutaj nic dodać, nic ująć. Krotoszyn też druga przegrana, też się muszą tam brać za siebie, tak samo jak Pleszew, gdzie to były kiedyś dwie wiodące takie drużyny, które rozrabiały w lidze. Dzisiaj niestety muszą zacisnąć pasa i się wziąć za siebie. Przyszły trudne chwile dla tych drużyn. Mamy nadzieję, że się wkrótce skończą. A tymczasem Orzeł Mroczeń, GKS Rychtal 5-3. Kolejne 8 bramek, kolejny wysoki wynik. Tak jest. No tutaj duże zaskoczenie. Rychtal drugi mecz przegrywa. Rychtal bardzo też silna drużyna w pierwszej trójce w tamtym sezonie. Pierwszy mecz u siebie przegrywają. Teraz przegrywają z Mroczeniem. W Mroczeniu dużo ubytków, można powiedzieć, bo główny strzelec
Marcin Górecki odchodzi, który był królem strzelców tej ligi. Też czterech innych chłopaków odeszło tam do Strażaka Słupia. Każdy spisał, można powiedzieć, na straty. Ten Mroczyn gdzieś mówili, że to będzie bardzo słaba drużyna, jednak nie. Wygrywają ze silną drużyną, takie małe ich tam derby. Wygrywają 5-3, także wielkie gratulacje. Dokładnie tak, gratulujemy. No i Piast Czekanów, Warta Śrem 1-1. Piast Czekanów tutaj... Bardzo mocno się postawił. Warta Śrem bardzo też dobra drużyna, bardzo solidna. To jest Beniaminek, który wszedł też z bardzo dobrą młodzieżą, jeżeli chodzi o juniorów starszych, o juniorów młodszych. Tam gdzieś ten zespół jest budowany latami. Oni mają bardzo silny zespół, też wzmocniony w tym sezonie. No niestety tylko jeden punkt wywożą z Czekanowa. Jedziemy teraz do Czekanowa. Za tydzień gramy, za dwa tygodnie też gramy ze Śremem, także te dwie tutaj drużyny są już przeanalizowane. Dokładnie tak, na pewno będzie ciekawy mecz Piasta Czekanów z Ostrowią. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. No i jeszcze zajrzymy na chwilę do żeńskiego futbolu. Tam Ostrowia wygrywa też bardzo wysoko, kolejne 8-0 w ten weekend. Tym razem z Prądniczanką Kraków, zespołem, który zajmuje 8 miejsce w tabeli. Ostrowia na drugim miejscu, 2 zwycięstwa i remis. No nie wiem, czy na drugim miejscu, bo wiem, że jak przyjechali na otwarcie parowozowni, to krzyczały, że mamy lidera, mamy lidera, czyli ex-aequo. Niewiele tam brakuje, rzeczywiście. To wszystko jest bardzo bliskie. Tak, to są bezpośrednie tam jakieś mecze, także myślę, że teraz chyba już zostaną na tym miejscu i będą się umacniały, można powiedzieć, i upragniony awans przyjdzie w tym roku, gdzie rok temu może troszeczkę uciekł, a w tym roku robią wszystko, budują ten zespół, nie tylko trener, nie tylko dziewczyny, ale cały zarząd, który tam nad tym działa, są. Widać, że w tej drużynie taka iskra jest, jak przyjechały, były zadowolone, pokrzyczały trochę przy pani prezydent razem z nią na tym otwarciu. Także życzymy wszystkiego dobrego, jak najlepiej, żeby się to skończyło. Dokładnie tak, trzymamy kciuki. Druga drużyna Ostrowi Żeńskiej rozpocznie sezon w ten weekend 4-5 września. Także czekamy tutaj na otwarcie. Z Wartą Poznań będzie to mecz u siebie. Zobaczymy, jak sobie dziewczęta poradzą. No a my cóż, zapraszamy teraz na rozmowę z naszym gościem. I wracamy do naszego studia ponownie. Tym razem witamy z naszym gościem, Maciej Dolata, trener LKS Gołuchów. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękujemy, że znalazł Pan czas. Wiemy, że ma Pan bardzo napięty grafik, ale tak to jest, jak się nie tylko trenuje klub, ale też ma wiele innych zajęć, więc trudno czasami jest znaleźć wspólny termin pasujący wszystkim, ale cieszymy się tym bardziej, że się to udało. I że... Zwłaszcza dzisiaj. Dokładnie. I że gościmy przedstawiciela LKS-u, klubu, który zawsze gdzieś tam w tej czołówce tabeli czwartoligowej jest. Mamy nadzieję, że w tym sezonie nie będzie inaczej. Zaczęliście od remisów, do tego doszły 2 zwycięstwa, więc taki bilans, myślę, całkiem dobry, bo cały czas nie ma porażki. Gracie, punktujecie, oby tak dalej. Dokładnie, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, początek był jedną wielką niewiadomą, ponieważ dla wielu trenerów to, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o zakończenie zeszłego sezonu, a początek nowego, spowodowało, że w tak bardzo krótkim okresie czasu należało w sposób logiczny przygotować okres przygotowawczy. Nie ukrywam, że mój zarząd bardzo mocno z niepokojem patrzył w to wszystko, co się przed nami szykowało, jeżeli chodzi o nową rundę. Mam tu na myśli przede wszystkim sparingi, które rozgrywaliśmy. Tych sparingów nie było dużo, bo tylko 4, ale w tych sparingach zagraliśmy z 2 zespołami, z którymi będziemy mierzyli się w czwartej lidze. Mam tu na myśli Beniaminka, SKP Słupce i rywala zamiedzy Centra Ostrów. No i w obydwu tych spotkaniach polegliśmy, to dość brutalnie bym powiedział. Przegraliśmy 4-0 w Słupcy, przegraliśmy 7-0 w Centrze Ostrów. No i po Centrze Ostrów gdzieś tam poszła fama, że Dolata zajechał swoich piłkarzy. Fizycznie. Myślę, że rzeczywiście mogło tak to wyglądać, że są chłopacy nie w tym miejscu, w którym powinni, ale przypomnę, że skończyliśmy praktycznie rozgrywki pod koniec czerwca 26. Była ostatnia praktycznie kolejka, później tylko 16 dni wolnego. No i należało wrócić szybko do tego treningu. Myślę, że dla wielu trenerów była to jedna wielka partyzantka, bo tak naprawdę nikt w tak krótkim okresie jeszcze nie przygotowywał swojego zespołu do tegorocznych rozgrywek. Ja wyszedłem z założenia, że pominąłem wszystko to, co mieli moi piłkarze zrobić
indywidualnie. No pytanie jest podstawowe, co zrobili, tak? Dokładnie. No i tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że no niewielu z nich cokolwiek zrobiło. Ten okres, gdzie wielu piłkarzy powinno być na urlopach, oni normalnie pracowali, normalnie żyli, spędzali cały czas tryb dnia, tak jak to miało miejsce w ciągu chociażby rundy wiosennej, więc nikt nie wyjechał w tym okresie na wakacje. Także na pewno to nie było coś takiego, że przyszli na trening z dużą dozą ciekawostek tego wszystkiego, co nas czeka, czy też z dużą dozą zobaczenia nowych twarzy w szatni. Więc to na pewno w jakiś sposób miało wpływ na ich przede wszystkim postawę mentalną w tym okresie przygotowawczym. No a rzeczywiście trenowaliśmy dość ostro, bo praktycznie w tym okresie niespełna czterech tygodni zrobiliśmy tyle jednostek treningowych, co w makrocyklu miesięcznym, więc bym powiedział, że tu się nic nie zmieniło. No i rzeczywiście w ostatnim meczu z Centrum człapaliśmy po boisku, ale jakby poprzez okres tych 4 lat, bo to już jest mój 4. rok, kiedy jestem trenerem w Gołchowie, nie zdarzyło mi się, żebym popełnił błędy pod względem przygotowania motorycznego, co niestety wcześniej mi się zdarzało w innych klubach. I szedłem tym tokiem, że to, co zrobione zostało 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, przynosiło efekt, więc pracowałem tak, jak pracowałem w tych latach wcześniejszych. No i myślę, że dzisiaj mogę z dużą ulgą odetchnąć, że rzeczywiście nie ma tutaj problemów dzisiaj pod względem przygotowania motorycznego, że moi piłkarze albo odstają, albo też mają kłopoty z dograniem 90 minut. Te mecze, które rozegraliśmy, pokazały, że pod tym względem przygotowania motorycznego jesteśmy dobrze przygotowani. No oczywiście są aspekty, nad którymi cały czas trzeba pracować. Mam tu na myśli przede wszystkim elementy taktyczne. One z tygodnia na tydzień są coraz bardziej, kombinujemy generalnie, jeżeli chodzi o przeciwnika, bo dostajemy informacje, z kim gramy, jak przeciwnik przepracował okres przygotowawczy, jakie nastąpiły zmiany kadrowe w tych zespołach. No i rzeczywiście te zespoły, z którymi dotychczas mieliśmy przyjemność grać, Korona Piaski, Kotwica Kórnik, Tarnowia Tarnowo Podgórne, to są zespoły, które przede wszystkim mocno zmieniły kadry i to praktycznie w 90%. I to w jakiś sposób powoduje, że te mecze z tygodnia na tydzień są naprawdę różne i nie tylko w naszym wykonaniu, ale też w wykonaniu przeciwników, bo chociażby mecz Warty Międzychód czy też ostatni Tarnowi Tarnowo Podgórne pokazały, że trenerzy drużyn przeciwnych potrafili zmienić kadrę o 100 stopni. Praktycznie inna drużyna zagrała w Kościanie, mam tu na myśli Warty Międzychód, a inna zagrała z nami. Tarnowia Tarnowo Podgórne podobnie. Inny mecz rozegrała z drużyną Obry Kościan, którą pokonała u siebie 3-1, a inaczej wyglądała kadra tego zespołu, jeżeli chodzi o nasz pojedynek. Także na pewno pod tym względem jest ciekawie. No, Liga Wielkopolska w tym wypadku po tych zmianach, jeżeli chodzi o reorganizację trzeciej ligi, stała się taką mocną ligą. Rzeczywiście w tej chwili jest to taka wizytówka chyba tej czwartej ligi wielkopolskiej, naszego tutaj związku. No i rzeczywiście dzisiaj te zespoły, mam tu na myśli chociażby Nielbę Wągrowiec, Mieszko Gniezno, które miało kłopoty nawet z przystąpieniem do rozgrywek, pokazują, że będą zespołami bardzo silnymi. No oczywiście nie należy zapomnieć tutaj o kolejnym pretendencie do awansu Unii Swarzyn, czy też o zespole Górnika Koni, który w tej chwili może rzeczywiście wyniki nie do końca pokazują. Nie odpalił na początku. Nie odpalił, ale ja myślę, że ten zespół jeszcze niejednokrotnie pokaże swoją siłę. Zespół bardzo młody. Bardzo mnie zastanawiają tak naprawdę ruchy kadrowe, bo one są praktycznie jeszcze cały czas trwają. Wiemy, że to okienko transferowe za chwilę zostanie zamknięte, ale chociażby ostatni taki bardzo tutaj głośny transfer, jeżeli chodzi o Wielkopolskę z Unii Swarzyn, odchodzi Gerard Pinczuk, który wzmacnia Kotwicę Kórnik. Także to wszystko pokazuje, że zespoły po tym pierwszym okresie tych 2-3 kolejek, zarządy klubów czy też trenerzy nadal szukają jakichkolwiek rozwiązań dla swoich zespołów, żeby jeszcze wzmocnić na zakończenie tego okienka transferowego po to, żeby ta jesień była spokojniejsza. No my, wielkich ruchów kadrowych nie zrobiliśmy.
Ale kilku zawodników testowaliście podczas tego okresu przygotowawczego. Tak, tak. Pojawiło się parę nowych twarzy. Znaczy, i na czym stanęło może tak, nie? Znaczy warto było nie stawiać na te sparingi, czyli szło się tym tokiem takim przygotowawczym, gdzie trener zaufał już trzyletnim, gdzie wiedział, że to wszystko odpali fajnie, bo na ligę to się stało. Ale wiemy, że na przykład z nami, z Ostrowem, nie mogliście zagrać tego wtorkowego na przykład przed ligą sparingu. Dlatego, że no, były braki w kadrze wtedy, nie mieliście troszeczkę kontuzji, troszeczkę takich rzeczy się zdarzyło, że obawiałeś się wtedy, że możesz wyjść gołą jedenastką na mecz po prostu ligowy, w taki sposób. Dokładnie, to było. Dokładnie tak, takie były, no, taka była nasza rozmowa, no, poniekąd trochę żałowałem, że nie doszło do tego sparingu, gdyż wiedziałem, jaką wartość na dzień dzisiejszy stanowi zespół Ostrowi, te zmiany, które poniekąd poszły po spadku do ligi niższej, nie spowodowały takich wielkich zmian kadrowych, bym powiedział wręcz przeciwnie, Ostrowia tutaj poszła mocno w nowe twarze i to na pewno dzisiaj będzie skutkowało tym, że ci zawodnicy gdzieś tam będą chcieli z powrotem przywrócić to miejsce, które się Ostrowi należy. Także ten sparing gdzieś tam troszeczkę wypadł nam, ale tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, no, ja bym przyjechał na ten mecz praktycznie gołą jedenastką i nie daj Bóg, jakby cokolwiek się stało, no to rzeczywiście już na pierwszy mecz do Korony Piaski nie miałbym tak naprawdę kim zagrać. A tutaj jakby idąc w odpowiedź na pytanie dotyczące tej kadry, no rzeczywiście chcieliśmy bardzo mocno troszeczkę zmienić kształt szatni. Zawsze ten okres letni jest tym okresem łatwiejszym pod względem pozyskiwania, chociażby ze względów finansowych. No i niektórzy piłkarze sami się pozgłaszali, za niektórymi mocno ja sam też biegałem, no tutaj nie należy ukrywać faktu, że wiele klubów zarzuciło wędkę na piłkarzy Odolanów, no ale nie wszyscy chcieli grać w Gołchowie, tak naprawdę dzisiaj nikt tam nie gra, chociaż prowadziłem rozmowy z kilkoma piłkarzami, wybrali kluby typu Centra, Ostrowia, także no... Takie jest prawo piłkarza, idzie tam, gdzie mu jest bliżej. Tutaj rzeczywiście akurat odległość chłopaków, którzy mogliby nas wzmocnić, mam tu na myśli Mikołaja czy też Kubę, z Krotoszyna do Gołchowa jest zdecydowanie dalej niż do Ostrowa. No i bardzo żałowałem tego faktu, no więc generalnie ten temat gdzieś tam poniekąd troszeczkę zaczął kuleć, jeżeli chodzi o te zmiany kadrowe. Do tego ci piłkarze, którzy pojawili się na pierwszych treningach, rzeczywiście mogli stanowić jakość. I o tą jakość też głównie chodziło, bo to, co było największym przekleństwem Gołchowa, jeżeli chodzi o ostatnie półtora roku, no to właśnie słaba ławka rezerwowa. Tak jak ja przyszedłem 4 lata temu do Gołchowa, mając do dyspozycji taką kadrę, a nie inną, wielokrotnie piłkarze z ławki rezerwowej stawiali kropkę nad i, jeżeli chodzi o wyniki. W ostatnim okresie z tym się bardzo mocno borykaliśmy. Przy tym nieszczęsnym sezonie, gdzie COVID spowodował awans do trzeciej ligi, mocno szukaliśmy nowych twarzy, mocno szukaliśmy tutaj w naszym rejonie. Udało się tutaj zarząd nakłonić do tego, żeby ta kadra liczyła 22 piłkarzy. I zastanawiam się, co by było, gdyby tego faktu nie udało się wtedy załatwić, bo tak naprawdę ostatni mecz, kiedy pojechaliśmy do Międzychodu, dostaliśmy tam straszne lanie, przegraliśmy 5-1, pojechaliśmy w 12 piłkarzy, jeden tylko był na zmianę, nawet bez bramkarza rezerwowego i to pokazało, że jeżeli się nie ma szerokiej kadry, przede wszystkim równej kadry, to może być ciężko, jeżeli chodzi o cokolwiek. Ja jeszcze tutaj chciałem przy okazji powiedzieć, że moi piłkarze jeszcze stanowili bardzo duże wzmocnienie drużyny rezerw. Właśnie, te rezerwy są. Właśnie. Nie chciałem zapytać, że... Aha, już nie ma. Nie ma, dzisiaj rezerw już nie ma. Właśnie... To była silna A-klasa, chyba, czy nawet okręgówka to był zespół rezerw, który prowadził Łukasz. To był zespół, który... No, krótko mówiąc, liczył się w tych rozgrywkach okręgowych. Między innymi liczył się przez fakt, że tam też schodzili piłkarze mojej drużyny. Wielokrotnie było tak, że ci, którzy nie dogrywali tych minut albo grali mało, sami nawet prosili o to, czy mogą zejść do drużyny rezerw. Były takie mecze, jak chociażby derby z Jarotą Jarocin, gdzie w wyniku sytuacji, jaka zaistniała, pierwszy zespół miał akurat wolne. Cały zespół mój zszedł do okręgówki i był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy pojedynek.
No ale dzisiaj drużyna rezerw gdzieś tam kadrowo nie sprostała tym oczekiwaniom. Nie udało się tych piłkarzy namówić, którzy na co dzień trenowali i grali w drużynie rezerw, aby pozostali, powybierali inne kluby, czy też po prostu jakby no, poszli w innym kierunku. Już piłka nie jest dla nich w tym momencie taka ważna. Rodziny, praca zawodowa spowodowało to, że wielu chłopaków zrezygnowało. No i nie byliśmy w stanie przy tej kadrze, którą ja w tej chwili mam, zagwarantować, że na każdy mecz dwóch, trzech, czterech piłkarzy zejdzie. No i to jakby przyczyniło się do tego, że zarząd wspólnie podjął decyzję, że tą drużynę rezerw nie zgłosimy. A myślę, że szkoda, bo w jakiś sposób byłoby to zawsze taka, byłaby dla moich piłkarzy zawsze taka możliwość, że te minuty gdzieś by rozgrywali. Ta kontynuacja tego. I to właśnie nie było B klasa A, tylko okręgowa, czyli taka wyższa troszeczkę. No jeszcze mamy ten problem, że nie posiadamy w grupie młodzieżowej juniora starszego ani juniora młodszego. No i to jest bardzo duży... bezpośrednich, którzy mogą jakby zasilić. To jest bardzo duży problem. Mamy drużyny młodzieżowe w niższych kategoriach wiekowych, ale zanim te dzieci osiągną pewien wiek, gdzie mogą zaglądać do piłki seniorskiej, no to jeszcze potrzeba naprawdę dużo czasu. Stąd zawsze naszym priorytetem jest pozyskiwanie zawodników młodzieżowych. No ale myślę, że tutaj trener potwierdzi, że nie jest tak łatwo dzisiaj znaleźć na rynku klasowych zawodników młodzieżowych. Ja praktycznie od momentu, kiedy mieliśmy już zagwarantowaną tą grupę mistrzowską w zeszłym sezonie, to był kwiecień, rozpocząłem już, krótko mówiąc, badanie rynku i udało mi się pozyskać, myślę, że bardzo wartościowego piłkarza. Mam tu na myśli Dawida Krzyżaniaka, który jest na ten moment zawodnikiem Jaroty Jarocin. Był w Akademii Pogoni Szczecin, później wrócił z powrotem do Jaroty. Tam ta przygoda z tą trzecią ligą nie do końca była taka, jakby sobie Dawid życzył. Został wypożyczony przez klub do Stali Pleszew i w tej Stali Pleszew rozegrał bardzo dobrą rundę. Tam był wiodącym piłkarzem, strzelał bramki. I już tą rozmowę z Dawidem prowadziłem w kwietniu i zachęcałem go do tego, aby Dawid spróbował swoich sił w naszym klubie. Tym bardziej, że zakotwiczył w Pleszewie, tam mieszka. Więc to tym bardziej, jeżeli chodzi o odległość, blisko. W związku z powyższym udało się z Dawidem dojść do porozumienia. Przekonałem go do tego faktu, że mógłby grać w naszym klubie na swojej pozycji, bo to jego pozycja to taka typowa albo ósemka, albo dziesiątka. No i rzeczywiście dzisiaj jest podstawowym zawodnikiem, naszą pierwszą M-ką, którą wpisujemy w protokół. Już ma strzeloną bramkę, ma asysty, także pokazuje, że był to strzał w dziesiątkę. Pozostałe transfery, o których tutaj myśleliśmy. A kto, jeszcze wspomnę, a kto w zamianę na przykład za MK, którego na przykład, nie wiem, powiedzmy kontuzja czy coś? W tej chwili, jeżeli chodzi o kolejnych zawodników młodzieżowych, to bardzo dobrze wszedł w tym roku w ten okres startowy, mam tu na myśli mistrzowski. W pierwszych meczach już po 25 minut otrzymuje właśnie Kuba Skowroński, który jest wychowankiem LKS-u Gołchów. Już z Kubą mam przyjemność pracować drugi rok, więc z roku na rok, z tygodnia na tydzień tych minut dostaje więcej i właśnie jest takim typowym zmiennikiem dla Dawida. No nie ukrywam, że wielkim ciosem dla nas była utrata Kacpra Dziuby, który... No to jest złoto mieć bramkarza w bramce młodzieżowca, dzisiaj korzysta na tym właśnie z Kalmierzyca, na tym dokładnie tak. I Kacper, ja Kacperowi oczywiście tutaj kibicuję jak najbardziej, bo Kacper zasługuje na to, żeby grać na dobrym poziomie. Jest to dobry bramkarz, klasowy bramkarz. On przychodząc do Gołchowa przychodził z myślą, że będzie bronił barw Gołchowa w trzeciej lidze. Stało się jak się stało. Dzisiaj broni z Kalmierzyc i bardzo mu dopinguje i zawsze trzymam za niego kciuki, żeby mu jak tam najlepiej szło w tej grupie. Natomiast krótko mówiąc, mam młodzieżowca w bramce. Pozyskaliśmy tutaj Kamila Ślusarka z drużyny Tura Turek. Chłopak rocznik 2004, przy czym no, czekamy cały czas na jego debiut. Jest coraz lepiej na treningach, naprawdę tutaj sami piłkarze mówią, że robi bardzo duże postępy. Bardzo młody. Bardzo młody, tak, bardzo młody bramkarz, ale o bardzo fajnych warunkach fizycznych. Posiadający wiele dobrych atutów, jeżeli chodzi o grę na linii bramkowej, o refleks bramkarski. Natomiast są pewne aspekty, nad którymi cały czas pracuje ze swoim trenerem.
I myślę, że lada moment Kamil również otrzyma te swoje 5 minut i zadebiutuje na poziomie czwartej ligi, co też może skutkować faktem, że właśnie wejdzie do bramki młodzieżowiec, będzie mi łatwiej grać z tymi zawodnikami, jeżeli chodzi o pole. I kolejnymi dwoma zawodnikami, którzy są tutaj, jeżeli chodzi o wiek młodzieżowca, to jest pozyskany z drużyny KKS-u Kalisz Filip Olszewski, to też młody chłopak, który zadebiutował właśnie 2 tygodnie temu w Międzychodzie, gdzie zagrał 10 minut, teraz w ostatnim meczu z Tarnowią Tarnowo Podgórne daje asystę na 2-0, podając piłkę do Patryka Kieliby, także na pewno jest to kolejny zawodnik z rocznika 2-4, też perspektywiczny zawodnik, który tak naprawdę może wnieść dużo, jeżeli chodzi o naszą grę. Jeżeli oczywiście będzie się dalej tak rozwijał, jak się rozwija, myślę, że za chwilę będzie jednym tutaj z czołowych naszych piłkarzy. I tak naprawdę ta grupa młodzieżowa w tym momencie się zamyka i mam tych 4 młodzieżowców. To jak na warunki czwartoligowe nie jest dużo. No, ale na szczęście przepisy tutaj są bardzo łaskawe dla nas i w przeciwieństwie do trzeciej ligi tutaj wystarczy, że gra ten jeden młodzieżowiec, stąd póki co radzimy sobie z tym faktem. A propos trzeciej ligi, to zobaczmy, jak radzi sobie Jarota Jarocin, która rozpoczęła sezon od kilku meczów wyjazdowych, ale wreszcie ugościła kibiców też na własnym stadionie i rozegrała tutaj mecz. Przed meczem wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Myślę, że z trenerem bardzo dobrze żeśmy przeanalizowali Kotwice Gołbrzeg, tak naprawdę nas niczym nie zaskoczyli. To jest zespół z całkiem innymi aspiracjami przed ligą niż my, więc wiedzieliśmy, tak, jakie to będzie spotkanie i to się potwierdziło, tak, ale uważam, że na pewno nie byliśmy dzisiaj zespołem jakimś zdecydowanie gorszym, żeby nie wiadomo, co tutaj Kotwica zaprezentowała. Ale tak, jak zawsze mówię, no, dzisiaj skupiamy się bardziej się skupiamy na sobie. No i to my popełniliśmy te błędy, to my daliśmy 2 prezenty Kotwicy Kołobrzeg. No i tak naprawdę oprócz tych sytuacji, tych prezentów, no żadnej sytuacji stuprocentowej Kotwica nie miała. I tutaj jest największy żal o ten wynik, bo myślę, że czym dłużej utrzymywałby się rezultat 0-0, to tym myślę, że więcej miejsca by było na boisku i te kontry, które nie zawsze nam dobrze wychodziły, myślę, że pod koniec meczu byśmy mieli więcej miejsca, też wprowadziliśmy świeżych zawodników skrzydłowych ale mówię, to już było przy wyniku 1-0, gdzie Kotwica też nie rzucała wszystkiego za wszelką cenę na ofensywę, gdzieś mądrze się broniła, no i dzisiaj Kotwica mecz wygrała. Wygrywamy, wielki szacunek dla mojego zespołu w takich warunkach, na takim boisku, które naprawdę urąga wszelkim standardom trzeciej ligi. Pokazaliśmy absolutne cechy wolicjonalne, styl oczywiście musieliśmy zostawić i poświęcić się bardzo ciężkiej pracy. Cierpieliśmy na pewno, bo tej gry takiej piłkarskiej było mało, a było dużo piłek w powietrzu, dużo stałych fragmentów gry. Bardzo suwerennie graliśmy w obronie. Zawodnicy, którzy weszli w pierwszym składzie i zawodnicy, którzy na zmiany wchodzili, naprawdę dali z siebie wszystko, bo to nie jest nasze granie, ale pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem elastycznym, że potrafimy się dostosować do warunków. Potrafiliśmy stworzyć sobie dużo sytuacji, potrafiliśmy w drugiej połowie opanować przebieg meczu i w zasadzie kontrolowaliśmy ten mecz. Tak jak mówię, dobre zmiany. Ta pierwsza połowa bardzo wyrównana, no i później szybko stracona bramka po zmianie stron, to popsuło Wam plan na ten mecz? Na pewno popsuło, bo wychodzimy na drugą połowę i tracimy od razu bramkę przy bardzo wyrównanej pierwszej połowie i przy meczu na zdecydowane 0-0 po 45 minutach i pewnie z upływem kolejnych minut, gdyby te bramki, przynajmniej ta pierwsza, nie padła, to przypuszczam, że żadna z drużyn nie stworzyłaby sobie jakichś większych sytuacji, no bo taki był mecz, po prostu mecz walki i tak naprawdę chyba to był najbardziej taki waleczny, jeśli tak to można nazwać, mecz od początku rundy, bo naprawdę no, za dużo piłki tutaj nie było. To była po prostu naparzanka. Fatalny mecz w wykonaniu kapitana niestety, bo doświadczony zawodnik, ale no tutaj no to nie był jego dzień dzisiaj i trochę ta porażka też spada na jego barki? No zgadza się. No,
nie będę tutaj nikogo bronił, nic nie będę koloryzował. No, na pewno co do fatalnego meczu będę go tak nie określił, bym powiedział fatalne błędy. A wytniemy te dwa błędy i mecz jest minimum dobry, więc w tym aspekcie. Ale błędy, mówię, fatalne. Myślę, że o tych błędach nie mam za dużo co do powiedzenia, bo to były takie błędy, jeżeli ktoś był za płotem i miał okazję to widzieć, to widział. Kto nie miał, to zobaczy na wideo bramki stracone, więc mówię, to były takie błędy, których już nie szło uratować. Dzisiaj Piotrek, za tydzień nikomu to się nie wydarzy, ale może się wydarzyć, więc nie ma nikogo nie będziemy obwiniać, tylko głowa do góry i za tydzień walczymy z Przodkowem. To, że akurat na niego trafiło, zdarza się, nawet tak doświadczonemu zawodnikowi, ale spokojnie. Za tydzień mamy kolejny mecz i damy radę. Na pewno wracamy w dobrych humorach. Nawet nie mam tu dużo co do analizowania, bo tak jak mówię, to oczywiście stałe fragmenty poanalizujemy, parę może jakichś błędów, ale to nie był styl, który chcemy grać, ale tak jak mówię, musieliśmy się dostosować do tego, co nam gospodarze zaoferowali. Wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy o tych wzmocnieniach, o tych roszadach. No to tak fajnie wygląda na papierze, ale to też za tym idą kwestie finansowe między innymi, bo każde wzmocnienie wiąże się z jakimś tam wydatkiem, z rejestracją zawodnika, chociażby to też są koszty i tak dalej. Sponsorzy są ważni, a wy nie dysponujecie jakimś bardzo wielkim budżetem też, jeśli chodzi o tę czwartą ligę, ale radzicie sobie jak na to wszystko bardzo dobrze. Tak. No, cały czas chciałbym podkreślić, że Gołchów to jest wieś. To nie jest miasto, chociaż blisko Pleszewa, należy do powiatu pleszewskiego, a jeszcze bliżej do Kaliszama. Więc wydawać by się mogło, że możliwość ściągnięcia sponsorów jest dość łatwa, ale dzisiaj wszyscy wiemy doskonale, tutaj kolega pracuje też jako trener i wiemy doskonale, jak to wygląda, że ciężko jest znaleźć w tej całej sytuacji po-covidowej, czy to covidowej, bo cały czas pandemia trwa, sponsorów, którzy chcieliby zagościć na stałe w takim klubie, jakim jest drużyna LKS-u Gołchów. Możliwości medialne są duże, bo jednak dzięki, myślę, też piłce nożnej wielu kibiców wie, gdzie znajduje się Gołchów i co jest wizytówką Gołchowa, czyli Żubry. Ale tak naprawdę... W herbie klubu chociażby. Tak, w herbie klubu, tak. My się bardzo tym szczycimy. Nawet mamy swoją przyśpiewkę dotyczącą tego wydarzenia, jakim jest możliwość tutaj reklamowania naszej gminy. Natomiast rzeczywiście jakby patrząc z perspektywy, myślę, że zaliczamy się do drużyn, do klubów, które mają jeden z najniższych budżetów, jeżeli chodzi o czwartą ligę wielkopolską. Ja nie ukrywam, że wielokrotnie rozmawiałem z piłkarzami, którzy mieli zasilić nasze szeregi i kiedy dowiadywałem się, jakimi budżetami czy też jakimi kwotami operują inne kluby, to tak naprawdę ciężko było cokolwiek... Przebić się po prostu. Przebić się przez ten rynek, dokładnie. Tak? Przy czym cały czas powtarzam, czwarta liga wielkopolska to jest liga amatorska i dla mnie dzisiaj, jak ja słyszę, jakimi kwotami posługują się zespoły, czy to piątej ligi, czy okręgówki, to mnie to przeraża tak naprawdę, bo... Psuje rynek też tak, trochę. Tak, psuje rynek, a po drugie, mówię, tutaj przede wszystkim jest przyjemność czerpania z faktu spotkania się, wspólnego potrenowania, czy też pogrania, natomiast na tym poziomie nikt nie żyje z piłki nożnej. Trenerze, bo to jest też tak, że dzisiaj jak patrzymy na przykład 1000 zł, jak ktoś zarabia się na przykład 1500 zł, jednak te 3-4 jednostki, 4 w okresie przygotowawczym trzeba zrobić, tak? Jeździ się w czwartej lidze bardzo daleko, tak? To wszystko gdzieś ma, bo mówię, my jesteśmy przyzwyczajeni i fajnie, jakby ten zawodnik 500, 300 zł, 400, weź no się pobaw. Bawimy się do czasu, kiedy się nie zaczyna pierwszy mecz. Później jest presja wszystkich, można powiedzieć, sponsorów, wszystkich ludzi, którzy przychodzą i oni chcą osiągnąć wysoki wynik kosztem tego, żeby ten człowiek tak nic nie dostawał. Ja się kiedyś na tym zastanawiałem, bo mnie też przerasta to, że na przykład ktoś chce w czwartej lidze 2,5 tysiąca złotych, na przykład to jest bardzo mocna suma. Dzisiaj Skalmierzyce, myślę, że polityka fajna prowadzona, też nie wydawanie jakichś pieniędzy, nie wiadomo jakich z góry i sobie radzą w jakiś sposób, czyli nie przyzwyczajają tych zawodników do dużych pieniędzy, a to jest chyba ważne, żeby
żeby tak naprawdę zbudować to, żeby ci zawodnicy faktycznie, tak tu trener mówi, żeby przyszli, żeby się spotykali, żeby była fajna więź, ale jednak to wyrzeczenie jest, bo przychodzą do tego dzieci, przychodzi żona, przychodzą inne wyrzeczenia i cztery razy trening plus wyjazd weekendowy, to jest naprawdę duże wyrzeczenie dla takiego, gdzie dzisiaj taka młodzież, jak po zakończeniu na przykład, on mówi, ja wolę iść do pracy zarobić, a nie tutaj za 300 zł biegać i tam gdzieś jeździć. No i tak, tak to później wygląda w taki sposób. Dokładnie, masz rację, tak to wygląda, tym bardziej, że trzeba sobie powiedzieć, że za grą w piłkę nożną wiążą się też często ciężkie kontuzje i to też jest tak potem, że nie zawsze ci piłkarze mogą liczyć na wsparcie. Natomiast właśnie, idąc tutaj z twoją myślą, to taką właśnie przyjęliśmy my taktykę, czy też taką politykę, jeżeli chodzi o to, jak ten klub funkcjonuje. Głównym i jedynym sponsorem podstawowym jest gmina Gołchów, tutaj osoba wójta pana Marka Zdunka i tu na pewno gdyby nie radni, gdyby nie sam wójt, to piłki seniorskiej w Gołchowie by nie było. Oczywiście jest włodarz klubu, pan Józef Manasiak, który też tutaj jakby swoją osobą daje tutaj duże wsparcie finansowe, ale właśnie odpowiadając tutaj jakby na tą naszą rozmowę, to rzeczywiście my przyjęliśmy taką zasadę, że dla nas głównym źródłem jakby utrzymania jest premia meczowa. Każdy piłkarz, który wychodzi w podstawowym składzie, który łapie się do osiemnastki, może co tydzień podnieść premię z boiska. Te stypendia u nas w klubie są, no, nie są duże, są takie po prostu na to, żeby rzeczywiście żona nie wyzywała tego piłkarza, albo żeby tata przywiózł z jakiegoś wyjazdu lizaka. Albo żeby miał na tego żubra przysłowiowego. Natomiast jest ta premia meczowa i ona zawsze na boisku leży i trzeba się tylko nad nią trzeba ją po prostu podnieść. Tak. I to jest duży zastrzyk pieniędzy, ponieważ jakby się rzeczywiście wygrywało, no tak jak teraz mamy w tej chwili 5 kolejek w sierpniu, tak, i wygrałoby się 4 pojedynki, to naprawdę można sobie do tego stypendium dołożyć kilka fajnych stówek i w tym momencie już jest duże zadowolenie też finansowe. Ale tak jak powiedziałem, żeby tak było, to najpierw trzeba tutaj, jak zwrócił uwagę kolega, że trzeba przez tydzień czasu ciężko potrenować, być na każdym treningu. Tak. No i druga sprawa, wyjść w tym meczu i powalczyć. Tak. Ja też nie ukrywam, że naszą taką, może nie piętą Achillesa, bo to byłoby może źle powiedziane, ale jest takim dość trudnym tematem jest to, że mam 5-6 zawodników dwuzmianowych, a nawet 3-zmianowych. I to jest tak, że nie zawsze ten piłkarz jest do dyspozycji. I nie zawsze I ten piłkarz. Na meczu później pewnie przez też. Cały tydzień go nie ma na treningu. I teraz się pojawiają takie trudne tematy dla trenera. Jak wystawić? Jak sobie zepsuje szatnię w tym tak, momencie? Czy w tym momencie dać szansę tym, którzy przez cały tydzień trenowali, tak? Czy też dać szansę temu zawodnikowi, bo na przykład jest jedyny. No, mam tu na myśli chociażby naszą tutaj wizytówkę klubu od 4-5 sezonów, Wynuszaka. Król Strzelców, tak, Krystian, tak, który właśnie jak go nie wystawić w takim który, meczu? Który jest w takiej sytuacji właśnie, że pracuje na dwie zmiany. No ale tak jak mówię, trzeba wierzyć w Krystiana. Znaczy wierzyć, ja myślę, że drużyna musi zrozumieć, że po prostu on musi być na boisku. Dokładnie tak, jest to specyficzny typ zawodnika. Natomiast w tej chwili on wie doskonale o tym, że wszystko jest grane na niego, jest naszym liderem i ciągnie ten wózek. Doświadczenie i jakość, skuteczność. Cztery mecze, 4 bramki, to pokazuje, że cały czas, mimo to, że wszyscy wiedzą, kto to jest Krystian Beneuszak, jednak te bramki potrafi zdobywać. I to na pewno w dużej mierze powoduje, że zespół ma do niego duże zaufanie, ale tak jak ja tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, są sytuacje, inni piłkarze, którzy też pracują w cyklu dwuzmianowym, trzyzmianowym, miałem już taką sytuację gdzieś tam, że postawiłem na zawodnika, którego nie było przez cały tydzień. Ktoś miał pretensję, ktoś miał prawo mieć tą pretensję, no bo rzeczywiście no, po to się trenuje, żeby grać, tak? Ale no, są też w danym momencie, czasami jest takie ryzyko trenerskie albo taki nos trenerski, albo się coś dobrze zrobi, wtedy zawodnik sam się wybroni, albo rzeczywiście wtedy jak się podejmie taką decyzję, że się wpuści tego zawodnika na boisko, a on zagra słabo, no to wtedy rzeczywiście można... Wzrok mieć, całej tak, drużyny tak, jest wzrok jest skierowany na ciebie, także no mówię, no, mimo to, że to jest poziom amatorski, ale są takie różne tematy, nad którymi cały czas trzeba się
pokłaniać, trzeba cały czas, przychodząc na trening, przyjeżdżając na trening, kiedy ja przyjeżdżam dwie godziny przed zawodnikami, przygotowuję ten trening, ja go już układam na boisku po to, żeby przede wszystkim docenić moich piłkarzy, że oni przyjeżdżają na tą godzinę 18, nie po to, żeby czekali, jak ja się tam, krótko mówiąc, rozłożę, jak ja tam to wszystko przygotuję, tylko że oni już przyjeżdżają, trening na nich czeka. Na gotowe. Tak, na gotowe, ale czasami jest tak, że oni przyjeżdżają, ja na nich patrzę i już widzę, nie, że to, co przygotowałem, najlepiej, żebym najlepiej to szybko pochował, bo to już nie ma sensu, bo oni po prostu przyjechali pograć, nie? Trenerzem Gierka, nie? I czasami trzeba po prostu czytać to, co oni chcą zrobić. Właśnie teraz będziemy mieć taki dylemat, jak ten tydzień przepracować w kontekście przygotowania się, bo gramy z Unią Swarzędz w piątek. Na prośbę Unii Swarzędz. Unia Swarzędz dwa tygodnie temu oficjalnie w niedzielę rozpoczęła stulecie swojego klubu i właśnie w weekend, ten, który będziemy z nimi grać, praktycznie piątek, sobota, niedziela, cały obiekt jest zamknięty na potrzeby stulecia klubu. Oni zwrócili się do nas z prośbą, abyśmy ten mecz przełożyli na późniejszy okres. Jakby stwierdziliśmy, że w takim wypadku zaproponujemy im ten mecz w piątek u nas i zagramy z nimi 3 września u nas o godzinie 18. Jeszcze zobaczymy z tą godziną, bo na razie te pogoda, którą zapowiadają przy dużych opadach deszczu, godzina 18 to już praktycznie wieczór, więc generalnie zobaczymy, czy ta godzina zostanie utrzymana. I to też w jakiś sposób powoduje, że trzeba ten mikrocykl przygotować troszeczkę inaczej. My trenujemy w cyklu 3 treningi w tygodniu plus jednostka meczowa, więc na pewno biorąc pod uwagę fakt, że to będzie mecz w piątek, trzeba to troszeczkę będzie poprzesuwać. I to nie jest takie proste już, bo piłkarze, którzy na co dzień pracują, oni wiedzą, że treningi są w poniedziałek, wtorek, czwartek i tamte pozostałe dni są już jakby na potrzeby inne ich życia, czy to rodzina, prywatne, tak. I często to powoduje duże problemy, ale tak jak tutaj wszyscy możemy sobie powiedzieć, na tym poziomie, no to takie rzeczy się mają prawo przydarzać. Czyli trenerze, też gierkę o piątkę robicie po prostu? Też robimy. Trzeba. Tak zwana piłkarska środa, tak, czy jest. Też Liga Europy. Czyli takiego luzu troszeczkę, jest, nie taktyka, dokładnie. Nie tylko sobie tak, tak jak wszędzie generalnie. Nieraz ta gierka lepiej wychodzi niż ten, bo jest większe zaangażowanie tak, o 5 tak, zł. Najlepsze są te gierki o 5 zł, ponieważ wiadomo, że jak coś trzeba dołożyć własnego, to robi się w tym momencie ciekawie, ale mamy też taki nowy element, którego nie mieliśmy, a wiele klubów miało. Mamy od dłuższego czasu kolegę Patryka, który właśnie jest naszym tutaj fizjoterapeutą, masażystą. I gierki, które odbywają się o to przysłowiowe 5 zł, kończą się tym faktem, że przekazujemy zawsze Patrykowi tą zebraną kwotę na potrzeby kupna różnego typu środków, które są potrzebne do tego. Także ma to swoje plusy, które też tam wykorzystujemy na potrzeby takie zdrowotne. Na potrzeby zdrowotne, dokładnie. No dobrze, to dziękujemy, trenerze, za wizytę w studiu, za opowiadanie nam, jak to wszystko w Gołuchowie wygląda, jak to się zmienia. Życzymy też o walkę o najwyższe cele, tak jak było w tamtym roku, bo widzimy, że bardzo dobre wyniki. Mamy prezesa, który za każdym razem, kiedy jest zwycięstwo, dzwoni do kierownika, do wiceprezesa klubu i mówi: pogratuluj chłopakom i powiedz, że kolejna premia czeka. Także zawsze tą informację dostajemy. Prezes zawsze nieskromnie, kiedy spotykamy się na ostatnim treningu, a przed pierwszym meczem, zawsze mówi: panowie, gracie o najwyższe cele, gracie o awans. W związku z powyższym my do tego podchodzimy bardzo poważnie. Natomiast wielokrotnie życie pokazuje, że nie jest tak do końca, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Chociaż rzeczywiście w zeszłą rundę o mały włos, niewiele brakowało, abyśmy do samego końca walczyli tutaj z Pogonią o ten awans do trzeciej ligi. Na najważniejsze 3 mecze rundy mistrzowskiej, krótko mówiąc, zespół mi się posypał, ale to już jest historia, o tym zapominamy. Trzecie miejsce to i tak było, jak na nasze warunki, był to wynik wyśmienity, czego nam wiele osób związanych z piłką nożną gratulowało, także myślę, że taki jest cel na ten sezon. Przypominam, że mamy nadal reorganizację, tak? Bo my teraz będziemy tutaj skracali tą ligę z 20 zespołów do 18, więc na pewno znowu trzeba się w tej pierwszej 12 będzie znaleźć, biorąc pod uwagę, kto może ewentualnie jeszcze spaść z ligi wyższej. I to powoduje, że nasz cel jest taki, aby się znowu w tym roku znaleźć w pierwszej piątce i o to będziemy walczyć.
I tego się trzymajmy. Trzymamy kciuki, żeby tak faktycznie było. Przypomnę Państwa, i naszym gościem był trener LKS-u Gołuchów, Maciej Dolata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. My również żegnamy się z Państwem. Piotr Konstanciak. Sebastian Matyszczak. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejny tydzień, na kolejne wydanie magazynu Trzecia Połowa. Sponsorem programu jest Grupa Cezam. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69.